Halo, halo. Wszystko mi się poplątało. Jesteśmy już. na antenie. Wszystko ci się poplątało, a jeszcześmy nie zaczęli. Czytałeś komentarze pod ostatnimi naszymi spotkaniami? Przeglądałem tak, przeglądałem. Ktoś fajny komentarz napisał, że podoba mi się ta konwencja, gdzie ksiądz Mateusz jest jak profesor, który tłumaczy księdzu Piotrowi. To profesora to mi jeszcze pewnie brakuje, ale mi też się podoba ta konwencja. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Może się odwrócą rolę. Przed nami zagadnienie trzeciego dnia z martwych wstał. To nam zostało z poprzedniego odcinka. Tak. No można powiedzieć, że dzisiaj mamy taką fundamentalną prawdę wiary. No może najpierw to, co katechizm mówi, no nie? Bo to chyba najlepiej, jak tak zaczniemy po kolei. Katechizm tam na dwie rzeczywistości to rozłożył, czyli takie historyczne i e, duchowe. transcendentne duchowe, no nie? Transcendentne, które... Są trochę trudniejsze do uchwycenia. No ale może te historyczne. Te historyczne na początek. Ja sobie wypisałem, że najpierw to są pewne znaki. Potem jest odniesienie do pism Nowego Testamentu, tak. które mówią o zmartwychwstaniu. Potem jest znak Pustego Grobu. Tak. W końcu spotkania z uczniami. Czas przyjęcia, to mnie tak też zaciekawiło, że jako dowód na zmartwychwstanie jest czas przyjęcia prawdy o zmartwychwstaniu przez uczniów. O. Że nie było takie... Jak ty czytałeś katechizm? Bardziej się skupię na tej książce, Aha. martwy czy żywy. No w katechizmie jest podkreślone takie coś, że uczniowie nie przyjęli prawdy o zmartwychwstaniu tak, jakby była czymś oczywistym, tylko sami się z tą prawdą zmagali na początku i potrzebowali czasu i spotkań z Jezusem żeby w końcu przyjąć tą prawdę o zmartwychwstaniu. Mm -hmm. Że nie było to tak, że umarł, trzeciego dnia zmartwychwstał i wszyscy rozumieją o co chodzi. W tej książce, którą doczytałem do naszych dopowiedzeń, od razu to powiem, ona ma takie przesłanie, że Jezus zrobił wszystko, co mógł za życia i, i, i z uczniami, żeby chrześcijaństwo się nie rozwinęło. Aha. U, umiera w najlepszym momencie swojego życia. Oni są tam pokłóceni, nie wiedzą co się dzieje. W ogóle umiera na krzyżu, które jest przekleństwem dla ludzi wtedy wierzących, nie? że to było zgorszenie okropne. Tak, no tak się największych. Zadar ze wszystkimi przywódcami religijnymi, dowartościował kobiety, pierwsze się kobiecie ukazał, no zrobił wszystko, co mógł, żeby to się nie udało. No to jest takie odważne stwierdzenie. Może tak był jedyny sposób, żeby się udało? I to mi się spodobało z tym zdaniem, które fajnie powiedziałeś, że uczniowie musieli do tego dojrzewać, zmagać się w sobie, że to dla nich nie było takie bułka z masłem. Tak, tak. No to jest coś, co mi się bardzo spodobało. Potem jest ta kwestia transcendentna, która jest no tak ciekawie ujęta w katechizmie, że Jezus zmartwychwstały nie pokazał się całemu światu, tylko pokazał się swoim uczniom, i z tego jest wniosek jeden wyprowadzony. Że tę tajemnicę zmartwychwstania można zrozumieć, czy przyjąć albo odkryć dopiero wtedy, kiedy człowiek ma w sobie wiarę. I dlatego uczniowie byli jak gdyby trochę przygotowani przez Jezusa do tego, więc oni byli w stanie go zobaczyć i rozpoznać mhm. w nim swojego mistrza. I to jest ten wymiar taki transcendentny. I jeszcze katechizm na koniec pokazuje coś, co można nazwać takimi sensami zmartwychwstania czyli tym co to z martwych stanie powiedzielibyśmy daje człowiekowi i tam jest pokazane że to potwierdza wszystkie słowa które wypowiedział Jezus czyli całe jego nauczanie to potwierdza obietnice starego testamentu to potwierdza to że Jezus był naprawdę Bogiem to w końcu pokazuje że naprawdę nas usprawiedliwił że nie wystarczy do usprawiedliwienia to co mówiliśmy że umarł na krzyżu ale jeszcze musiał zmartwychwstać, żeby to tak. zadziałało. I w końcu, że jego zmartwychwstanie jest jak gdyby sensowne wtedy, gdy patrzymy z perspektywy naszego zmartwychwstania, że on musi być źródłem dla nas zmartwychwstania. Mhm. Także katechizm to bardzo poukładane, że tak powiem. Oczywiście wszystko się opiera na tym stwierdzeniu świętego Pawła, że jeżeli nie z stał, to próżna jest daremna nasza wiara. Jest. No nie daremna jest nasza wiara. A z drugiej strony można powiedzieć, że jeżeli z stał, to wszystko jest inne. To wszystko tak. się odmienia. I tutaj chciałbym zacytować fajną historię, którą kiedyś wykorzystałem na kazaniu. Spotyka się dwóch gości i jeden się pyta, to z martwych czy nie? I ten drugi mówi tak. Zanim Ci odpowiem na to pytanie, Ty odpowiedz na inne. Czy moja odpowiedź zmieni Twoje życie? Bo jeżeli nie zmieni Twojego życia, to nie ma sensu, żebyś zadawał pytanie. No tak, dokładnie. Znaczy, jeżeli mamy mówić o zmartwychwstaniu, to tylko w takim kluczu, że tak powiem, że zmienia całkowicie życie. Mi się tam w katechizmie jeszcze podobało też to spojrzenie na pusty grób, gdzie katechizm mówi, że to nie jest dowód na zmartwychwstanie i wprost mówi, że równie dobrze mógł być inny powód, że nie ma tam ciała. Mhm. Ale patrząc na doświadczenie i kobiet, które przyszły do pustego grobu I uczniów, którzy przyszli do pustego grobu A zwłaszcza ucznia, którego miłował szczególnie Jezus Który od razu powiedział, że uwierzył jak gdyby w to zmartwychwstanie To pokazuje, że pusty grób staje się znakiem Który rozpoczyna jakby drogę odkrywania zmartwychwstania się to podoba, dlatego że to się wiąże z tym, co my już kiedyś na początku tych odcinków naszych mówiliśmy o drogach świętego Tomasza: że Tomasz takie logiczne drogi wyprowadzał z świata, który go otacza, a tutaj jest pusty grób, który staje się takim zaczynkiem drogi odkrywania zmartwychwstania Chrystusa, że można od tego zacząć iść dalej. Od pytań, nie? Od, od pewnych rzeczy niewyjaśnionych. Tak. W ogóle ta książka proponuje, żeby zacząć stawiać sobie pytania. Też o tym wspominaliśmy. Że człowiek jak tak żyje z dnia na dzień, to nie myśli o tym, czy Jezus zmartwychwstał, czy nie. No, my to jakoś powiedzmy, że przyjmujemy jako oczywiste. A kiedy pojawiają się w życiu takie sytuacje, które nas zapraszają, czy nawet zmuszają do postawienia sobie pytania o cel życia, o sens życia... No to wtedy gdzieś idziemy do tego zmartwychwstania, do Boga, do Jezusa i tak człowiek sobie próbuje na to odpowiedzieć. Też w tej książce podnoszą taki argument, a skąd wiemy, że te, te pisma są wiarygodne? Skąd wiemy, że ci prorocy są wiarygodni? Skąd wiemy, że Ewangelie opisujące zmartwychwstanie są wiarygodne? No, szukając odpowiedzi, to, to chyba najlepiej się powołać na spotkania ze zmartwychwstałym Chrystusem, bo to jest jedno. I na to, jak musiały. Zadziałać te spotkania na uczniów, zwłaszcza na apostołów, skoro praktycznie wszyscy oddali życie potem dla tej prawdy. Tak, tak. Nie? No, argument krwi. To jest bardzo często ciężko do dyskutowania no nie? podnoszone. Nikt, kto nie wierzy, kto nie jest przekonany, nie odda życia. Tak. I fajnie też wyczytałem. Święty Paweł, jak występuje przed osobami, którym głosi Ewangelię, to w jednym miejscu używa takiego zdania, że. Wiem też o tym od świadków, większość z nich żyje dotąd. I to sobie dzisiaj uświadomiłem, że Paweł głosi Ewangelię. Paweł jako ten, który na początku uważał Jezusa za wroga religii tak. żydowskiej. Tak, tak. Paweł, który odkrywa Jezusa po wydarzeniu na drodze do Damaszku. I ten Paweł nie boi się konfrontacji ze świadkami. Mówi do swoich słuchaczy: Jak mi nie wierzycie, zapytajcie tych innych, którym się Jezus ukazywał. Większość z nich żyje dotąd. To niesłychanie mocne. No, ale to pokazuje, jak, na czym się opierało świadectwo. No nie, że pytało się świadka, tego, który, tak jak Tomasz, dotykał ran zmartwychwstałego Chrystusa, jak uczniowie wemauz, świadkowie, którzy faktycznie z nim siedzieli przy stole, jedli wspólnie posiłek. No, to jest chyba najmocniejszy argument, dlatego też katechizm chyba najwięcej poświęca miejsca właśnie tym spotkaniom ze zmartwychwstałym. To znaczy, że to musiało być coś, co naprawdę poruszało ludzi bardzo mocno. Wstrząsnęło. Jak to jest napisane, że święty Paweł przeżył takie wstrząs sejsmiczny na drodze do Damaszku. Całe życie mu się zmieniło. No tak. To jest dla mnie najsilniejszy dowód na zmartwychwstanie. Zobacz, cały Nowy Testament to jest większość pisma Pawłowe. No, cała jego taka wielka aktywność no, musiała być osadzona na czymś niesamowicie ważnym w życiu. Na takim wydarzeniu, które nie jest ta, na takiej zasadzie, że a zadziała przez miesiąc, czy nawet przez rok, tylko u niego działało przez no, wszystkie pozostałe lata, aż do męczeńskiej śmierci. No, jeżeli chodzi o jakieś jeszcze dopowiedzenia, to nie padło jeszcze takie słowo, które w przypadku zmartwychwstania ma chyba największą siłę. Bo ja oczywiście zerknąłem do tego, co w tym temacie mówi Ratzinger. On w ogóle idzie od innej strony. To jest ciekawe, że on jak mówi o tym fragmencie wyznania wiary, to zaczyna zupełnie gdzie indziej. Nawet byś się nie domyślił, od jakiego cytatu z Pisma Świętego zaczyna, z Martwych Stanie. No nie wiem. Pieśń nad pieśniami i fragment, bo jak śmierć potężna jest miłość. Mhm dlaczego on do tego nawiązuje, bo pokazuje, że największym problemem ludzkiej egzystencji i jednocześnie największym paradoksem ludzkiego życia jest miłość, która nie jest wieczna. Hmm. Że z jednej strony człowiek ma coś takiego jak miłość, ma w sobie przeczucie, że to powinno być na wieki, niezmienne, niezniszczalne, a z drugiej strony miłość jest wpisana w historię śmierci człowieka. I teraz on pokazuje jak gdyby dwie drogi, dwie próby, w które człowiek próbuje przekroczyć tą śmiertelność miłości. Sposoby były dwa. Najpierw to było potomstwo, mhm. dlatego w całym tym świecie starożytnym bezdzietność była rozumiana jako przekleństwo. Nie dlatego, że ktoś po prostu nie miał dzieci, tylko dlatego, że nie miał po sobie potomstwa, które niósł jego jak gdyby. Nie miał takiego drugiego człowieka, byśmy powiedzieli, w którym zostawał on sam. I potem druga droga, która miała na to pozwolić, to były słowa, które pozwalały... Zapisać się w historii, czyli taka chwała byśmy powiedzieli. To, co znamy, to egzegii monumentu. Tak, tak, tak. Non dokładnie Że ktoś się wpisał w historię, to no nie, że, że się będzie o nim mówić po wieki. Tutaj podkreśla Ratzinger coś takiego, że szybko człowiek odkrył, że owszem, może zostawić cząstkę siebie w potomstwie, może zostawić cząstkę siebie w dziełach, które stworzył. Na swoją chwałę, ale to jest tylko cień i takie echo, które można raczej porównać do Hadesu niż do wieczności. Mhm. Wracamy do tego obrazu Hadesu, który mieliśmy, gdzie tam człowiek żył jak cień. W krainie cień, tak. I więc tak naprawdę te dwie drogi nic nie dawały, kompletnie nic. To, to nie był sposób tak naprawdę na to, żeby rozwiązać ten paradoks miłości, która się domaga czegoś wiecznego. I szukając jak gdyby dalej odpowiedzi na to, pojawia się Bóg, który jest niezmienny i nie przemija. Czyli w końcu ktoś, w kim można złożyć jak gdyby tą miłość, to co będzie niezmienne i nie będzie przemijać. I, i tu to mi się bardzo podoba. To jest taki niesamowity Niesamowite podejście w ogóle do tajemnicy zmartwychwstania, kiedy spojrzymy na Jezusa z takiej perspektywy miłości, która kocha za nas wszystkich. Po to, żeby nam wszystkim dać podstawę zmartwychwstania. Bo cały problem, i to pokazuje bardzo mocno Ratzinger, i to może być trochę trudne do uchwycenia, ale żebyśmy to dobrze zrozumieli. Jeżeli miłość ma być sposobem na wieczność, nie tylko domagać się wieczności, ale ma być drogą do wieczności, to musi być mocniejsza od śmierci. My mówimy, że miłość Jezusa na krzyżu była tak potężna, że pokonała śmierć. To mówiliśmy tydzień temu. I teraz, co trzeba zrobić, albo jak kochać, żeby pokonać śmierć? I on mówi, że trzeba kochać bardziej niż własne życie. Trzeba własne życie położyć niżej od miłości. To się pięknie układa z świadomością y, tych wszystkich męczeństw apostołów, którzy postawili miłość do Chrystusa wyżej niż własne życie, oddając za Niego życie, no nie oddając za Prawdę o Nim życie. Mhm. Y, I teraz, ponieważ człowiek ma ciężko tak zrobić, bo nie jest to, że tak powiem, w naszej czasem mocy przekroczyć tak te uwarunkowania nasze biologiczne, byśmy powiedzieli, zachowawcze, które każą nam chronić swoje życie. Dlatego jest potrzebny ktoś, kto za nas taką miłość ofiaruje. I dlatego on to odnosi do Pism Nowego Testamentu, że Jezus umierając i zmartwychwstając, nam daje początek zmartwychwstania. Czyli on, jak gdyby, za nas tak ukochał mocno, że bardziej niż własne życie. Że ja, jeżeli nie potrafię tak kochać, żeby oddać swoje życie, to on już to zrobił. Już mi dał taką podstawę zmartwychwstania. Problem jest tylko taki, że jeszcze teraz w tym wszystkim się musi moja miłość jakoś odnaleźć. Ale to bym na razie zostawił, bo to jeszcze wyjdzie dalej w wyznaniu wiary. Wszystko ładnie, wszystko fajnie. Ale jednak mam wrażenie, że to co powiedziałeś, to jest z perspektywy Benedykta tłumaczenie przez kogoś, kto poświęcił na to dużo czasu. Ma to poukładane i próbuje to pokazać najlepiej, jak potrafi. Ale mam wrażenie, że doświadczenie y, mnie nawet jest takie, że częściej się człowiek spotyka z doświadczeniem śmierci niż z doświadczeniem miłości, która chce być wieczna. No z takiego doświadczenia, może indywidualnego? że w tobie jest coś takiego, albo że spotkałeś osobę, która tak przeżywa życie. Natomiast Benedyktowi chyba, czy chodzi o coś innego, że ta perspektywa miłości jest wzięta jako pewna wartość, jako, jako pewna siła w życiu człowieka i on chyba nie chce mówić o takich jednostkowych przypadkach, tylko o tym, jakie znaczenie w ogóle w historii ludzkości ma miłość. Że to jest coś, co potrafi być najbardziej napędową siłą w życiu człowieka. Pewnie jest tak, że znowu ja mówię z perspektywy powiedzmy takiego zjadacza chleba, a ty mówisz z perspektywy już pewnej całości, nazwijmy to z Bożej perspektywy, nie? z tej perspektywy. Z, gdzie... z jednej strony z Bożej perspektywy, ale z drugiej też z perspektywy może nie tyle konkretnie człowieka, co ludzkości. Aha. Może tak, takiej drogi, jak gdyby oddolnej. Czyli najpierw znaleźć problem, którym jest miłość, paradoks miłości i śmierci, ich relacje, a potem ten klucz przyłożyć do czytania Nowego Testamentu i odpowiedzi w zmartwychwstaniu. Tak najkrócej mówiąc. Natomiast ty chyba chcesz powiedzieć, że y, doświadczenie cierpienia, trudu życia, <laughs> y, wszystkiego, co gdzieś tam, y, powiedzmy, jest takie przytłaczające w naszym życiu, jest częstsze niż miłość. Tak? Dokładnie, cały czas mi brzmi w uszach to, że Jezus przyszedł pokonać śmierć. Jezus przyszedł pokonać śmierć. Tak. No i dlatego uwolnił miłość. I to jest. O, może tak powód. bym powiedział, to, to chyba by było najlepsze stwierdzenie takiego komentarza do Benedykta, że to, że Jezus pokonał śmierć, sprawiło, że uwolnił miłość z tego paradoksu śmierci. No, to, to jest fajne. To mi się teraz podoba. Uwolił miłość z pułapki śmierci, nie? W którą żeśmy wpadli wtedy w ogrodzie Eden. stanie jest tak naprawdę do zrozumienia i do takiego y, wejścia w nasze życie. No bo co z tego, że stał? No właśnie. Co z tego, że stał? No dla mnie na przykład odpowiedzią na to jest to, że zmartwychwstanie pozwala na to, by miłość stała się wieczna w moim życiu. Że relacje, które buduję staną się wieczne. Że wszystko to, co robię dzisiaj, ma odniesienie do wieczności, ma wartość z perspektywy wieczności. Że to nie jest tak, że pewnego dnia wszystko się ucina, kończy i do widzenia. No. I, I dlatego mi jest tak potrzebne to słowo miłość. A ja bym powiedział, że co z tego, że zmartwychwstał? No to, że On żyje tu i teraz. No, ale co mi to dalej daje? Jak to się przekłada na moją wieczność? Po co mi wieczność w tym momencie? Ja próbuję tutaj powiedzieć, że my bardzo często mówiąc o tym, że nasza religia, że zmartwychwstanie, że Jezus Chrystus, to nagle pokazujemy mnóstwo korzyści poza nim samym. Wśród tych wszystkich korzyści nie ma Jego samego. I chciałbym po podkreślić to, że to, że On zmartwychwstał, to nie znaczy, że jego nauka miała sens. Bo miała. To nie znaczy, że jego wszystkie wskazówki są cenne, bo są cenne. Tylko to, że on jako człowiek i Bóg jest tu i teraz obecny, żyje. I, I dlatego tak powiedziałem o tej śmierci, bo to było największą bolączką świata, że oczywiście chcemy, żeby miłość była wieczna, ale największą bolączką według mnie było to, że w ogóle jest śmierć. Czyli to, cośmy mówili no to to, ostatnio. To, ja też powiedziałem. Tak. Że koniec, umieranie, finał, koń, dead. A Jezus przychodzi i mówi, nie ma śmierci. Sposobem na pokonanie śmierci jest miłość. Sposobem na pokonanie śmierci jest miłość. I Jezus pokonał śmierć poprzez miłość na krzyżu. I to akurat jest prawda wiary, bo do końca ich umiłował. Zmartwychwstanie jest jak gdyby pieczęcią tej miłości Jezusa. I dlatego to jest takie ważne. Mi nie chodzi o to, że y, miłość wyklucza śmierć albo coś takiego. Wręcz przeciwnie. My doświadczamy miłości i doświadczamy jednocześnie śmierci. Zmartwychwstanie Jezusa nam odwraca zupełnie porządek. Bo teraz Ty nie tylko doświadczasz miłości, ale wiesz, że ta Twoja miłość, jeżeli jest w spotkaniu z tą miłością Jezusa, który jest tu i teraz, pozwala Ci przekraczać śmierć. Dalej jest dramat śmierci, bo to się nie zmieniło. Dalej jest dramat umierania. Dalej jest dramat tego, że ktoś bliski z Twojej rodziny umrze. Tylko, że jest inna perspektywa tego. No nie można z Jezusem do tego inaczej podejść. Także to nie jest, nie chodzi o to, że my zapominamy o Jezusie, który z martwych stał i o tym, że On jest tu i teraz żywy. Wręcz przeciwnie, to jest fundament tego, żeby w ogóle spojrzeć inaczej na śmierć. Że śmierć jest przejściem. Tak. Tego się nie da zrobić bez niego, jakby. To, 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 co ty powiedziałeś, że chodzi ci o to, żebyśmy odkryli Jezusa, który żyje tu i teraz, po zmartwychwstał. No to bez tego w ogóle się nic nie da zrobić. Bo to, co powiedziałem, ludzka miłość nie pokonuje śmierci. Pokonuje to tylko miłość Chrystusa. On ma taką miłość. Więc jeżeli ja go spotykam tu i teraz żywego, no to mam z kim iść, żeby pokonać śmierć żeby inaczej spojrzeć na śmierć. No nie? I dlatego na przykład on tam potem bardzo pięknie pokazuje y, historię uczniów idących do Emaus. I pokazuje y, niesamowitą prawdę o tym, że pierwotny Kościół spotkania ze zmartwychwstałym dokonywał rozważając pismo i łamiąc chleb, czyli w sakramentach. I tym dzisiaj chciałem tak naprawdę skończyć to spotkanie o zmartwychwstaniu, że jeżeli my się pytamy, dlaczego tak ważna jest niedzielna Eucharystia, to ona jest tak niesamowicie ważna, dlatego że robi to, o czym Ty powiedziałeś. Pozwala mi dzisiaj spotkać żywego Jezusa, rozważając pismo i łamiąc chleb. I takie było odczucie pierwszych chrześcijan. To jest miejsce spotykania się ze zmartwychwstałym. My rzadko o tym myślimy. My myślimy o Eucharystii, że trzeba wypełnić pewne praktyki religijne. To jest to, o co mi chodziło, żeby nie skupić się tylko na Jego wskazaniach, nie skupić się tylko na jakimś naśladowaniu, Dokładnie. tylko na celebrowaniu Jego obecności. Celebrowaniu to jest super Bardzo takie... dobre, idealne słowo celebrować obecność Jezusa. co robimy przy Eucharystii? Celebrujemy. No więc jakie znaczenie ma zmartwychwstanie, gdybyśmy próbowali to zebrać, zmartwychwstanie Jezusa dla nas? To powiedziałbym, na, ja bym to podzielił na takie dwa wymiary. Jeden to jest taki, jak, jest, jak zmartwychwstanie wpływa dzisiaj na mnie i na moje życie, a drugi, w jaki sposób mogę patrzeć na zmartwychwstanie w przyszłości. Bo jedno to jest to, co ja dzisiaj przeżywam, no nie? My nie żyjemy tak, że cały czas myślimy o tym, co będzie. I tu jest problem ze zmartwychwstaniem, bo my często mówimy o zmartwychwstaniu z perspektywy, będziesz zbawiony, mhm. dostaniesz super życie. Kiedy? Oby nie dziś. <laughs> Oby nie dziś. Dokładnie. To tylko święty Paweł mówił, że się nie może doczekać. Tak. No nie? I to jest pewien wymiar bardzo ważny: to, co będzie kiedyś. To, jak wygląda życie po zmartwychwstaniu. To, jakie będziemy mieć wtedy ciało, to jak będziemy to wszystko przeżywać. Ale dzisiaj dla mnie zmartwychwstanie to jest przede wszystkim, to ja mówię teraz z mojej perspektywy, mm -hmm. przeżywanie swojego życia z kimś, kto jest obok, jak gdyby pozwala mi inaczej na wszystko patrzeć. Ja to połączę z obrazem, o którym mówiłem, czyli z obrazem uczniów do Emmaus. Dla mnie zmartwychwstanie to jest ten moment, kiedy ja w ciągu dnia... Idę przez kolejne sprawy, czasem trudne, czasem takie, które odbierają siłę człowiekowi, czasem takie, które powodują zrezygnowanie, a zmartwychwstanie stanie sprawia, że przyłącza mm. się ktoś, to mi rozpala serce zupełnie innym spojrzeniem. I to jest ten zmartwychwstały, stały, to jest to zmartwychwstanie stanie dziś dla mnie. Mhm, fajne, bardzo, bardzo mi się to podoba. Wielu ludzi tak też kontrowersyjnie pyta: czy nasze życie ma cel, czy ma sens? A tu trzeba powiedzieć, że ten Jezus, który się przyłącza, pokazuje, że Twoje życie ma i cel, i sens. I tak jak mówiłeś, że tym celem i źródłem jest miłość, miłość Boża. Tak. Ale tak konkretnie, no to dla mnie to jest coś takiego, że jest ktoś, kto mi towarzyszy w tym dzisiaj, nie że tylko kiedyś, tylko dzisiaj. Ja lubię obraz uczniów Demos, to jest dla mnie jeden z takich najładniejszych obrazów biblijnych. A z takich ciekawostek co jeszcze mi się zrodziło przy tym przygotowywaniu do tego tematu, to pomyślałem, że historię o synu marnotrawnym i o miłosiernym ojcu można też nazwać historią o zmartwychwstaniu. Tak, bo ojciec, syn przychodzi do niego, mówi: "Dawaj kasę", tak jakbyś mi dawał już spadek, bo idę w świat, czyli uśmiercił ojca. A ten ojciec nie poddał się temu, nie odrzucił tego syna, z wstał w tym swoim życiu, w tym rozumieniu swojego syna. Potem ten syn idzie, wszystko przepuścił, schodzi na samo dno, ale podnosi się, czyli z martwych wstaje i wraca do ojca. I wreszcie ten trzeci syn też z martwych wstaje z tego takiego oceniania swojego brata. No to można by było ukuć takie. Już żeśmy stos sprzerabiali, to możemy ryzykować. <grymne> no, spróbuj, spróbuj. Mini no. zmartwychwstania w życiu. O, dobre. Kiedyś się spotkałem z takim czymś jak mini emeryturki. Znaczy, jest taka teoria finansowa w podejściu do życia, że można podchodzić z dwóch perspektyw. Albo emerytury na końcu życiu, albo mini emerytur w trakcie życia. No, no. no. Bardzo fajna. Pracuje się na przykład ja trzy miesiące intensywnie, potem się robi mini emeryturkę przez yy, na przykład sześć miesięcy, potem się znowu pracuje. No. Niektórzy tak żyją. Nawet chyba są książki o tym. To na przykład mini zmartwychwstania. No. no. Nie, bo to co ty Fajne. mówisz teraz, to nie jest pełne zmartwychwstanie. To nie jest tak, że ten syn nagle zaczął przeżywać życie na tym poziomie zmartwychwstałego, tylko to są takie momenty, kiedy ta Widzisz obecność Pana Boga podnosi go, no tak. nie w życiu. To może sobie warto spróbować takich poszukać mini zmartwychwstania w naszym życiu, kiedy nas Bóg tak. Nawet nie może nie byliśmy świadomi do końca, że to on to robi nas, tak podnosi z różnych sytuacji i pozwala nam na nowo zaczynać. Dobre, dobre, biorę to, kupuję. No, ciekawe, czy to by można było taką teologię stworzyć. To jest tak zwany czwarty filar. <noise> czwarty filar. Ale to myślę, że ciekawe spojrzenie, bo próbujemy tak naprawdę. Coś, co jest bardzo odległe dla człowieka, czyli z martwych stanie, przenieść do takiego naszego I takie tu i teraz, abstrakcyjne, Takie no abstrakcyjne. Do bardzo konkretnych życiowych sytuacji. No, święty Paweł to pokazuje na swoim życiu. Ja się zafascynowałem przez te ostatnie kilka miesięcy, zarówno jak słucham podcastów biskupa Romana, jak i teraz przerabiamy katechizm. Masa rzeczy jest oparte na jego doświadczeniu. A on to ma niezwykle przerobione zobaczył zmartwychwstałego i cała jego przemiana życia, ta siła, to, że jest z Kościołem, naucza, czyni dobro, które płynie z jego wiary. No i... i no mu... on ma dużo takich mini-zmartwychwstań potem. Fenomenalnie. Takich momentów, kiedy jest odrzucony, kiedy chcą go zabić, kiedy go prześladują, kiedy go wyrzucają z miasta, kiedy nie chcą słuchać tego, co mówi, kiedy się odwracają plecami, a on zawsze do góry i jeszcze dalej, no nie? I przed siebie. I przed siebie. Zatem do góry i przed siebie, Mateuszu, chodźmy na kawę.